Dzień dobry, witam Państwa. Najchętniej to bym nie komentował tego meczu i naszych poczynań ostatnich, ale no niestety karbo tych wszystkich porażek biorę na siebie. Niestety nie układa nam się od początku ligi, począwszy iść tam z kontuzjami, innymi rzeczami. Jeszcze do pierwszej bramki jakoś w miarę staraliśmy się przeciwstawiać przeciwnikowi, rywalowi. Jednak pierwsza bramka podcięła nam skrzydła, oddaliśmy inicjatywę po prostym błędzie bramkarza. Później każda wrzutka niestety tak samo pachniała bramką. Zespół nie zareagował pozytywnie. Następny znowu błąd w ustawieniu, w linii defensywy, długa piłka, dośrodkowanie. Wydawałoby się dość proste do przecięcia. Nie reagujemy na to, nie jesteśmy agresywni, nie jesteśmy pobudzeni. Wydawało się w prostej sytuacji dość. Później jakaś próba odwrócenia rezultatu. Oczywiście byśmy zapali szybciej kontakt, kto wie. No później niestety duża nerwowość, agresywność, bezsensowne faule karne, praktycznie 3-0 to jest po meczu. Mimo jakich starań nie jesteśmy w stanie odwrócić wyniku, ale w przebiegu całego spotkania byliśmy zespołem po prostu słabszym. Jesteśmy zadowoleni dzisiaj ze zwycięstwa, bo wiedzieliśmy, że zawsze jest trudny mecz po derbach. Bo uchodzą emocje, uchodzi trochę ten balon i no zastanawialiśmy się, jak zespół dzisiaj będzie wyglądał pod względem mentalnym, ale no nasze obawy nie zyskały potwierdzenia, ponieważ uważam, że zasłużenie wygraliśmy. Graliśmy dzisiaj spokojnie, w przeciwieństwie do tego, co graliśmy 3 dni temu. Staraliśmy się utrzymywać przy piłce, no i z tego wzięły się stałe fragmenty. Strzeliliśmy pierwszą bramkę, potem po ładnej akcji Kuby Więcka drugą. I myślę, że w przebiegu całego meczu zasłużyliśmy na zwycięstwo, mimo że rywal wiedzieliśmy, że będzie zdeterminowany, bo zawsze chce przełamać tą złą pasę w każdym kolejnym meczu i dobrze, że dzisiaj mu się to nie udało. Dobrze, że przed nami tydzień spokojnej pracy do następnego meczu. Ten sierpniowy maraton powoli się kończy i myślę, że mamy trochę czasu, żeby poprawić pewne elementy i poczekać na zawodników, na których czekamy z różnych powodów.